No, siemaneczko, witam Was ponownie na kanale Artur GT. Kolejne wykopki, kolejne poszukiwania, kolejna nadzieja na wykopanie coś fajnego. Przede wszystkim wiosno przybywaj. Naprawdę mamy dosyć już tej pogody. Dwa dni padało. Dzisiaj miała być piękna pogoda. Jak to jest piękna pogoda? Nie wiem. Może będzie lepiej. No. Miejscówka, słuchaj, dziś mi sobie dzisiaj tak trochę poobjeżdżali, tu popatrzeli. Pola stoją pozalewane wodą, naprawdę. Źle to wygląda, chcieliśmy gdzieś indziej pokopać. Ale na górce woda nie stoi. A jak wiadomo, górka, bardzo fantodajne miejsce, fajne rzeczy wyskakują. Kto ogląda oczywiście bacznie kanał, to wie co tam jest. Także wracamy z wujkiem, jak widać. Wujkiem, wujek już sobie też tam śmiga. Błoto totalne, ale trzeba się przejść, zobaczyć. No i żeśmy się doczłapali, przepraszam za to sapanie, ale naprawdę tutaj pod tą górkę podejść to już jest takie małe wyzwanie, a tu jeszcze pochodzić, ale jeden plus. Tu przynajmniej woda nie stoi, bo naprawdę te pola są konkretnie pozalewane, dwa dni. Cały czas deszcz, deszcz i deszcz. Wujek, jak tam? A dobrze, widać, że dzisiaj niedziela, tam butelka, jak widać. Ale dobrze ci to zrobi, trochę dojdziesz do siebie przynajmniej. No. Dobra, królu Deusie. Łopato, atakujemy tą naszą górkę. Jestem ciekaw, co tu teraz wyjdzie. Także jesteście gotowi? Jesteśmy, ja też jestem gotowy. Także ruszamy. Jest, słuchajcie. Pierwszy fajny sygnał na tym polu. Taki naprawdę fajny. Pocisk ołowiany, jak widać, trafiony. W coś trafił. Naprawdę dawało fajny sygnał. Oj, to pole chyba straciło swoją moc, swoją magię. Mówię, trzeba poczekać, aż to zostanie tutaj wszystko przeorane, a wtedy to tu przeorane, a tu oczywiście jak będzie wakacje, no lipiec, będą siano kosy, to będzie koszone, wtedy wiadomo, będziemy tutaj na pewno grubo śmigać. No także pierwszy taki sygnał, sygnał jak dzwon walił, no ale ołowniany pocisk trafiony musi dawać fajny sygnał. No ale pierwszy taki lepszy sygnał zostaje zaliczony na tym polu. Na razie to tu szału nie ma. Słuchajcie, wpada taki oto nabój. Powiem Wam, pierwszy raz się spotykam z takim nabojem. O! Zresztą nigdy łuski mnie nie interesowały. Wiadomo, tych łusek jest pełno, różne modele. A ta jest taka ciekawa, zobaczcie. Z takim chyba plastik to będzie w środku. Także najprawdopodobniej ćwiczebna. A od czego? To nie wiem. A może Wy wiecie, widzowie, od czego to jest łuska? Czekajcie, może mi się tu uda jeszcze jakieś bicia zobaczyć na tej łusce. Nie, raczej nie. Także na razie tak wyglądają te poszukiwania, no ale nie zawsze będzie pięknie i kolorowo. Kurde, tragedia dzisiaj, no. Górka już co miała, oddała. Słuchajcie, naprawdę. Jakiś sygnał tu kopniemy z Rafałem na żywo razem. O, to ty za kotleta wywalił, kurde. No ja złomik, to tutaj też niestety na tych polach jest, nie? No. Ale widzisz, chłopie, kopiesz wszystko i zobacz, jakie fanty ciągniesz, kurde. Super, super. Także na żywo, fancik wykopany. A my będziemy zmieniać miejscówkę, słuchajcie. Uderzamy tam, pod ten las, tam jest też taki kawałek tak wyglądającego pola, jak tutaj. Idziemy tam, tam nie było w ogóle przeze mnie chodzone. Rafał, tu jak byliśmy ostatnim razem, tam sobie chodził rundkę. Kurde, gile z nosa lecą, ale naprawdę jest 4 stopnie. A miało być 10 i jeszcze do tego taki konkretny wiaterek zawiewa, naprawdę, jest zimno, też się ubrałem, mam tylko polar pod podem, koszulkę, zamarzamy i gile z nosa, kurde, także uderzamy tam do tyłu, nie ma co tu się oszukiwać, to pole po prostu straciło swoją moc. Jest i on, kurde, Harnaś do nas dobił. Co ty, Harnaś, siemano, co tam? Kurwa, masz brylę, chłopie, ale ci powiem, wiesz co, ten wiatr tak zaciąga, żeby mi takie okulary też się przydały, nie? No, co tam? Jeszcze czkawka po zlocie? Po urodzinach wczorajszych. A ty miałeś urodziny wczoraj? U kolegi byłeś, no. Krótko, że ona mi wyciągnęła telefonem. Na szczęście. Dobra, my zawijamy się na drugą stronę. Słabo tu się zrobiło, wiesz? Górka przestała oddawać już. Są dziki chyba. Co? Dziki ryby, bo... No dziki tu cały, my tu cały czas ryjemy, to jest chyba piąty czy szósty wypad na to pole, także zawijamy się na drugie. No i pierwsze znalezisko na tym polu, słuchajcie, nie wiem do końca co to jest, trochę to obczyściłem. Napisy są gotyckie, także coś może być fajnego, słuchajcie, najprawdopodobniej będzie to jakaś wpineczka.
najprawdopodobniej będzie to jakaś wpineczka. Ale mówię, do końca nie jestem pewny. Ale fajnie to wygląda, kurde. Butes Ellen. Nie wiem, ciężko wyczuć. W domu oczywiście domyję, doczyszczę, wrzucę wam lepsze zdjęcie, a może i dojdę do czego, co to jest. No, ale wygląda to naprawdę fajnie. Także widzicie, tutaj na tym przejście zostało zrobione na inne pole i pierwszy już taki sygnał wlatuje takie coś. Nie wiem do końca, mówię, czy to wpinka, czy to cokolwiek innego. Do domu dojdę, wrzucę zdjęcie oczywiście. No i fajnie. Wujek, jak tam? Szału nie ma, no mówię, no to jest takie nowe miejsce, po tym żeśmy polu jeszcze tutaj nigdy nie chodzili. Tam z tyłu górka, ale tam też zostawiamy ją w spokoju, bo tam też, powiem wam, słabo z sygnałami w ogóle się zrobiło. A tutaj mamy, tu też generalnie nie ma jakiegoś szaleństwa, ale wyskakuje coś okrągłego. Już patrzymy, co to tu jest za cudo. Co to tu jest? A, i wszystko i w temacie. Zaczynamy dzień o pierwszej krągłości, no bo jest to okrągłe, guzik no name. Marki nieznany, uszka brak. Także słuchajcie, nie będziemy się rozwodzić, bo nie ma nad czym. Jest po prostu sobie guziczek. Coś tu leży na oczko okrągłego. Czy na oczko? Nie no, przemiotem sygnał był. Ale kopać nie musiałem. Jakiś chyba, kurde. Jest to moneta, za małe na monetę. Ajajajaj, kolejny no name. Kolejny no name, także się taki dzień no name'owy. Drugi wpada na oko. Dobra, nie rozwodzimy się, bo wiadomo, nie ma nad czym. Wujek krzyczy, że coś ma. Podobno guzikowego. Gdzie ty tutaj w ogóle w rów wpadłeś, kurwa? Gdzie ten się tutaj wpierdzielił? Ale mówi, że miał fajny sygnał. Co to jest? Pokaż. Nie wiem właśnie. Może żołędź. Nie, no to sygnał daje. No kurde, co to jest? Fajnie to wygląda tutaj. Ciekawa sprawa. Może taki dzwoneczek, połowa jakiegoś dzwoneczka jednego, wiesz? Uh-huh. Albo to jest żołędź, kurde! A to ci sygnał dawało? No. Nie no, to żołędź nie jest. A nie wiem, ciężko to wyczuć, co to jest. Nie wiem, ale ma tu jakieś tutaj widać zdobienia. Mówię, może być jakiś dzwoneczek, tylko jakaś połowa od tego. No, ale fajnie to wygląda także, kurde, coś tutaj się trafia. Widać. Dzięki. No królu, masz sygnał, to kop, kurde, w tym rowie melioracyjnym. Tak sprawdziłem, taki dosyć porządny sygnał, 90 na moim deusie. Tam masz sygnał, nie, czy nie? Tu cały czas sygnał. No to dawaj, kop to, kurde. Dawaj tą łopatę i dziubaj. Karnaś dobrą, tutaj kurde się nagrywa na telefon, bo mamy taką grupę wspólną. A ja mówię, ty Karnaś, my tu jesteśmy, depozyt kopiemy w rowie, kurde. Co? Kula. Kula? Pokaż. O, to jest pocisk od Breneki zapewne, już widzę. Tak jest, jest to pocisk. Pocisk od Breneki. Od Breneki. Także na grubego dzika. Masz jeszcze sygnał? Nie, już chyba, co? Jest cały czas. Cały czas są sygnały? Ale... No to kop to, kurde. Taki duży, zobacz, on idzie odtąd i tutaj. Może jakieś śmietnisko być, wiesz? Albo karabin. Albo co? Karabin. O, o, no to kop, 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 kurde. Wuja, się nie poddawaj. Mówisz, że jest długi sygnał. Może być faktycznie coś tu wrzucone, kurde, ale to by był numer, jakbyśmy tu coś wykopali fajnego. No ale wiadomo, no trzeba kopać, jest taki sygnał. Wuja jest akurat przygotowany, bo ma kalosze, także może śmiało kopać. Także kop, kop, kop. Kurde, bo jak się nie patyczkuje, widzę, kurde. Karnaś też, przerwa na małego. Zarobisz miał dosyć, co? Ale teraz masz łopata, ci sygnał będzie dawać. Mówi, że jest długi sygnał, kurde. Ja bym wszedł, jak miał kolosze, ja bym tam wlazł, nie? Ale... No cały czas tylko odzie. Ty jesteś aż zmachany po tej sobocie, co? Kop, kop, twój pierwszy jakiś może depozyt trafisz, kurde. To by były jaja. Ale masz ten sygnał cały czas tutaj, czy nie? No to dawaj, dawaj, spróbuj, może akurat coś trafi. Harnaś jeszcze ze swoim tutaj idzie. Coś tu się zaczyna dziać, kurde. Sygnał jak dzwon, nie, Harnaś? A to łopata może dawać, weź łopatę. Harnaś mówi, że też ma, no ja słyszę. Skali mi nie pokazuje. Skali ci nie pokazuje? Zamyka, bo woda, dlatego może, wiesz?
Ale kopcie to, kurde. Ja nie mam butów, żeby tu wleźć z wami. Jedzie tam na stal? Co masz za sygnał na tym ID? Ja mam 59, 58. No to kop, kop. Kop to, wyciągnijcie to. Kurde, ale akcja się zrobiła. Nie ma takich, to kurde, nie ma ni za bardzo fantów dzisiaj, ale coś tu może wyjść z tej, z tego bagienka, z tego rowu melioracyjnego, jak widać, kurde. O, jest teraz dwóch kopaczy. No i się dokopali, kurde, do tego fajnego sygnału. No jestem sam ciekaw, co tu będzie, kurde. Jestem karnaś ręka, wiesz trochę. Co to jest? Coś od czegoś. Słuchajcie. Coś tu wychodzi z tego błota. Dawaj, dawaj, kop to tam karnaś. To jest w ziemi, kurde, nie? No w ziemi, no w ziemi ma być. Znajdę się przez oko. No już teraz konkretnie Hanek mówi, koniec zabawy. Podciągnij sobie rękawy. Podciągnij rękawy. Ci tam szukają jeszcze może. Kurde, będzie coś ciekawego. No dawaj, dawaj tymi łapkami tam harnaś, kurde. O, łapkami to będzie ciężko. Co to tam może być, kurde? Nie pukaj za dużo, bo tam tu... Nie, nie, łapek nie urwało, kurde. Jak sztanga potrzebna. Sztanga, nie? To by był ja, jakbyśmy do jakiegoś kurde gnata wyciągnęli, ej. No. Nie, nie. Kamień miał się, bo też tak dwa razy zahaczyłem. Jest tam w ogóle jeszcze. Coś tam było. I co, sygnał znikł, kurde, znowu? Odpłynął. Odpłynął. Weź cewką, niech Rafał przejedzie. Czekaj, weź, ciężko, no niestety, takie się rzeczy ciężko kopie. Niby takie duże. No masz sygnał, miałeś. Tam jest sygnał. Łuska, ja już widzę stąd. Kurwa, się nakopali, chłopaki. Zobaczcie, a tam kurwa łuska była. Ale słuchajcie, tak to wygląda niestety, to są poszukiwania. Nigdy nie wiadomo, co się trafi, nie? Ale jazda, ale ja, przelećcie tam jeszcze, to może coś tam się znajdzie. Jeszcze jedna łuska będzie. Kurde, ale numer. No ale słuchajcie, tak wyglądają poszukiwania. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Harna się nie podaje, mówi, że jeszcze są sygnały, kurde. No łuska była. Zobaczymy, co tym razem. No to łuski tak... Lasek, nie? Wiesz, no. Ruch melioracyjny mógł być także jakimś okopem, nie? Kto wie, słuchajcie, no teren taki jak widać. Okopani może tu byli z już tego lasu, kto wie. Wpadł do wody. Co to jest? Kawałek czegoś, jakaś napa, ale miedziana, zielona. Ale żeś się nakopał, nie, Harnaśku? No. Życie! Będę ten rów tu penetrować w poszukiwaniu łusek. Harnaś tu pokazuje swoje skarby, co ty masz, co to? Nie wiem, to jest numerek. Ale fajny, kurde. Taki inniejszy, nie? Krowi numerek. Z obozu dla krów. Z obozu dla krów. Kine Saft, kurde. No. Gdzie to tu wykopałeś? Tutaj na pole. Słabe to pole, kurde, myślałem, że to pole będzie jakieś lepsiejsze, ale powiem wam, tam chyba będzie powrót na górkę z powrotem. W poszukiwaniu tego jednego sygnału. No, elegancko, trzymaj. Tak nie masz nic więcej, nie? Nie. No to drugi krowi numerek. Jak tam, Rafałek? Łuska. No, łuska, tu same łuski, no jo.
Wujek prawie orła wywinął tu, kurde, wpadł w ten kanał. Chodź, ja ci pomogę, kurde. Żeby łopata podparła. Dobrze to. Te depozyty wasze, daj mi ten wykrywać tu. Kurwa! Ja! Że się pierdolił sam! Kurwa! Czekaj, najpierw jadam karta ściągi, kurwa! Ale akcja, kurwa, sam się wpierdzielił tą, kurde. Jak dzisiaj fantów nie ma, ale jest naprawdę grubo i wesoło, nie? Powiem wam tak, Honor chyba zostaje uratowany, no kurde, w końcu. Chyba będzie pierwsza moneta zaliczona. No złoci się, kurde. Złoci się, kurde. Ale ciekawe, jak się złoci. Co to będzie za złoto? O, już chyba wiem, jakie to będzie złoto. Złoto Weimaru, a jak? Ale w ładnym stanie monetka, ale mówię. Te monetki generalnie w fajnych stanach wychodzą. 1924. Republika Weimarska. No elegancko. Dawać ją tu w kolano trochę. Trochę ją tutaj poszorujemy, a jak, kurde. No elegancko. Fajna monetka. Te monety są fajne. Republika Weimaru 10. Rentenpfennig. Deutsche Reich, Menica G 1924, także słuchajcie, taka naprawdę ciewychodzona moneta, jedna jedyna, bynajmniej jak na razie, oczywiście chwilę jeszcze pochodzimy, ale mówię, wróciliśmy tu na tą górkę, górka musi odpocząć, musi zostać przeorana, naprawdę ciężko się tutaj kopie, słabo te sygnały się już łapie, ale jak widać jeszcze coś tutaj wychodzi, także jest jeszcze moneta taka wyduszona dzisiejszego dnia. Kolejny tutaj jakiś, kurde, fancik, ale chyba będzie plumbunia, tak jest. No słabo to dzisiaj, naprawdę słabo. O, kurde, ale fajna. Mówię, czasami się fajne plomby trafiają, dawać ją tu delikatnie w kolano. Taka maluśka, ale fajna, kurde. Fajna plumbunia, coś tutaj ma, no. Coś ona tu ma, chyba sierpi młotem, bo tak co innego, jakaś, kurde, plumbunia. No, kurde, no słabo dzisiaj, naprawdę, to miejsce już jest takie przegolone przez nas konkretnie. Mieliśmy dzisiaj w planach, mówię, inną miejscówkę do zrobienia, ale tam niestety jest zalane wszystko wodą. Także powrót tutaj na rzymskie pole. A jak to wygląda, to widzicie sami. Jakiś tam śmieszny depozyt był w tym rowie, tam żeśmy fajne sygnały były, myśleliśmy, że coś fajnego będzie, niestety łuskownia. No, ale jest plombunia i cieszy. No. I na dzisiaj kończymy zmagania wykopkowe. Dzisiaj taki naprawdę wypad było. Było to, co było, nic nie było. Trzy jakieś no-name'y były. Jednego nie nagrywałem, dwa wam pokazałem, trzeciego już nie chciałem was katować tymi no-name'ami. Jedna moneta oczywiście, taka naprawdę dzisiaj wychodzona, wymęczona. Trzeba po prostu tą górkę zostawić w spokoju. Tu te tereny, po tych wszystkich terenach możemy chodzić, ale pod psianym się nie chodzi, jakieś zasady muszą być. No, wuja też mówi, że dzisiaj słabo. Wujek, nie zawsze będzie dobrze. No, także jak się wam podobało, wiecie co macie zrobić. Czy się podobało, to łapka do góry. Jak się nie podobało, to zapomnijcie o tej łapce. Oczywiście żartuję. Cały czas zachęcam oczywiście nowych widzów, którzy się przez przypadek zakręcą na kanale, do tej subskrypcji, do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejo!